Raper wpłacił 5 zł. Weź przekopiuj to i wpisz nad filmik na konkurs Zapreble plus poradnik do lisi na zajebisty filmik. Zobaczę. Sportiatik! Siema widzu, zostaw łapkę w górę, bo rzadko tu coś wstawiam i YouTube na mnie po prostu pluje, także trzeba na nowo rozhulać kanał, więc zostaw łapkę w górę i luj. I możesz też suba zostawić. Siema! 2K12! A czemu tyle minusów? A, to jest film na konkurs za kreble. To miałem zobaczyć, to jest podobno gigafilmik. Dobra, pokaż. Siemka, z tej strony Assassin. I tak, ja robię poradnik do Lesina. Bardzo mi się... Stara liga, jaka piękna! Boże, zeszyn klient! Boże. Boże! I tak, będę już chyba robił takie poradniki. Lecz ten poradnik wyszczególnie, gdyż jest on na... O, jest. Dobra. Gdyż jest na konkurs za kreble. Konkurs mi się bardzo podoba. Dupy ma dżunglę. Bardzo fajne zasady. Heal Ignite i Lloyd. Ale wyglądała liga. Ja pierwsze, pięknie. Zobacz. Ja najpierw wampiryczny kostur, 12% kredytu. Na pierwszy item. Na pierwszy item kiedyś dało się kupić Vampiric Scepter, 12% lifesteala. Czujesz to, jaka kiedyś liga była popieprzona? Teraz tak. Ty na pierwszy item! Lesin jest bardzo dobrym junglerem, jak i fighterem, lecz my dzisiaj sobie nim podżunglujemy. Oni mają bardzo fajnie, tu widzicie mój team i ich. Oni mają szaka ze skórką. Szaka. Zobaczcie. Szaki loni luj. I tak, kolejność junglowania według mnie jest, najpierw idę na wilki, małe golemy. Potem idę na wiedźmy. W jakiej minucie i sekundach pojawia się poszczególny... Wilki! Może nie bohater, ale właśnie... No wiecie, w stylu wilki i tak dalej, nie wiem jak to nazwać. I tak. Kampy. Ty czekaj, poczekaj. Czy... Ty ja nie pamiętam szczerze, może ktoś pamięta. Czy kiedyś się było Smite'a w tej grze? W sensie, że do dżungli się go nie brało? Czy o co chodzi? No chyba był od początku, z tego co ja kojarzę. No bo czemu on gra Ghost, znaczy ten Heal Ignite? Ja trochę źle zrobiłem, nawet nie trochę, nawet bo nie bardzo. Ma, bo nie masz smite'a to trochę. Dobra, muszę użyć healta niestety. A, po to ten healek! Żeby się leczyć, Będę u góry. Ty idzie na ganka już. A jakbym był na dole... Na midzie nikt nie gra. Dwóch na topie chłopów jest i dwóch na bocie. O, eks, mam chłop ma kryta w runach? Chyba tak, bo tam skrytował, no masz rację. Nie ma napisane ile masz szans na kryta tu? Nie, nie ma. Dobra, ja cofnę. Znajdą mnie, oj znajdą mnie, dobrze. Oj znajdą mnie. Oj znaleźli. Siedykalne. Widziałam, że będę miał lepiej. Też czasami będę walił. No serio to jest dobre, dziękuję, że wysłałeś. Żeby trochę level nabić, bo samym dżunglowaniem jest tak, wiecie, tak se. I tak. Co do buildu. Merkurkę, wampiryczny kostur, czyli to co ma. Latarnia, a ta latarnia to była ta co Wardy stawiała i ona chyba też lifesteala dawała. To się chyba z Vampiric Sceptera budowało, ale nie jestem pewny. Plemienna zbroja na drugi item. Warmog. Hextecha na Lissinie. I Atme, która... Atma dawała max HP AD. 1,5% chyba. Niezły build. Pamiętajcie, nie róbcie nigdy blue dla Lissina, dlatego że on ma energię, co jest jego bardzo dobrym plusem. Mhm. Nie róbcie blue Lissina, bo ma energię. Louis blue. Po co mi blue? Nie co trzeba expa mieć. Stary, stary Warwick. Co to jest za czerw? A, to jest Katarina. I teraz tak. Teraz może spróbujemy na małe golemy. Ty mi się wydaje, czy Lissin od tamtego momentu w lidze jeszcze w ogóle nie miał praktycznie żadnych zmian w LoLu, na skillach. Chyba, nie wiem czy Trynda miał, nie pamiętam, ale Lissin na pewno chyba nic mu nie zmienili. Postać idealna. Teraz wam się pokazuje taka tabela, w której właśnie będzie to pokazane, jakie, co ja robię. Nie, będzie na pewno. R na 12 jak dopiero na drugi raz? Wygląda. I na 17, nie wiadomo czemu. Drakopi. Boję się. Ogra? Dobra, to ja zrobię cięcie, bo nic ciekawego jak uciekam Warwickowi sorka. Jak go zabijają, to cięcie!
Nie mogę! Nie mogę! Mógł trochę wcześniej, zanim go zaczęli lać, to już może się nie skapnęli. Dobra, jestem już z powrotem, dobra. Nie, no ten film jest piękny. I tak, ja idę na mida, bo mi trynduś. Trzeba łapkę w górę dać. Tak, ta ostatnia akcja, co ja zrobiłem ci indziej, to niestety umarłem. No co ty? Oprócz kogo? Aha, oprócz Warwicka. Aha, i kto tam był? Aha, Twitch przyszedł jeszcze. Kto? Aha, tak, Timo. I co do skilli, dokończmy. Każdy skill Lessina można użyć dwa razy. Tak, na przykład patrzcie na drugi jego skill. Mogę się przestrzenić przez oto. I dam mu taką obronę, że tak powiem. Daję mu taką obronę. I jednocześnie oprócz tej obrony jeszcze, tak, obrażenia. Trochę się boję tego. Nawet bardzo się boję. Chodzi o live, bo to live steal daje, nie wiem. Chyba mu się pomyliło. Tak, szósty level ma Timo. On ma trzy. Dobra, pójdziemy znowu na piesku. Tak, o heal'a. Teraz moja nazwa w LOL za kreble. Moja nazwa w LOL to jest tak jak widzisz. A oprócz mojej nazwy w LOL-u jeszcze podam ci minuta, nazwę na YouTube, bo nie wiem konkretnie o co ci chodziło. Tak, słowem końcowym, bo to ma być krótki odcinek. Lessing jest bardzo dobrym po prostu bohaterem. Bardzo wam go polecam. No ja chyba zagram po tym poradniku. I jak pamiętacie Build, może ja wam pokazałem, to był taki miecz, pistolet, hextech. Dlatego go kupujemy, bo niektórzy go ładują w AP, niektórzy go ładują w AD. No i po prostu to i to jest dobrze. Ja go ładuję raz w to, raz w to. Jak to ładuję go raz w to, raz w to? O co tu chodzi? Czy to daje to i to po prostu? Okej. Okay. Nie wiem o co chodzi za bardzo. Lessina kupiłem wczoraj. Ja chyba nie ogarnię tych temów. Po prostu... wczoraj go kupił i już poradnik. Na konkurs. Nie, no przesada. To jest piękne. Ten filmik jest po prostu piękny, prawda? Komentujcie. Bardzo by mi się spodobało, jakby były pozytywne oceny i by wam się spodobało. Sądzę, że za kreble, że 9,5 minuty to dużo, ale Gangplank miał 11,5 to. Okej. Okay, nie no, widzowie! Trzeba przebić łapki w górę, bo za dużo jest w dół. Nie, słuchaj. Hejterów, jesteś totalnym kozakiem. Czekam na następne poradniki. Daję wam link. Szybko, szybko, szybko. Piszcie mu miłe rzeczy i dajcie łapkę w górę. Waka12, wyobraź sobie, że on teraz jest zupełnie innym człowiekiem. 8 lat temu, on ma teraz za 20 lat ten typ. Wyobrażasz to sobie? On ma teraz za 20 lat. A co jeżeli bierze sterydy i nas połamie? Nie no, bo my akurat go pozytywnie odbieramy. Najlepszy poradnik jaki widziałem, przywróciłeś mi chęć do grania w League of Legends. Mi też, serio, fajny bardzo poradnik, bardzo mi się podobał. Wczoraj kupił, dzisiaj poradnik. A tutaj patrz, Szymon Zawadzki, frajer, pa. Nic nie pokazałeś w tym poradniku. Mówi się niektórzy, a nie niektórzy, niektórzy. Nie umiesz grać Lessinem. Nie wiem skąd wziąłeś ten build, ale jak najszybciej go skasuj. Zamknij mordę, szmato, bo cię zara na mieście. Dobra. Przepraszam, poniosło mnie trochę. Zagram pod ten build? A, dobry pomysł! Zagram, ale nie dzisiaj, na następnym streamie jak liga będzie. Ciekawe czy on coś odpisze po jakimś czasie, ale wątpię w to, że on pamięta o tym filmie. Niestety. Wtedy nie umiałem grać Lessinem, teraz wszystko o nim wiem. Normalne staty to około 18-47, więc pozdro na rankedach, jestem lepszym junglerem od GPK ze skinem wrogów. Nie wyszedł mi poradnik, Jezu, jak się nie podoba to nie... No i proste! Proste, jesteś kozakiem. Ez. Już prześcignęliśmy? Jest! Kurde, hejterów pieprzy mnie w dupę! Ez! No! To mi się podoba! Z 10 łapek w górę przegonieni hejterzy. Dało się. Mamy to. Na następnym streamie z ligi od razu zaczynamy to, bo jeszcze Hextecha skasują i nie zdążymy zrobić tego buildu. Co z krewetkami, bo dopiero wbiłeś? No to tak jak w tytule, obrzydliwe jedzenie. Jeżeli w ogóle można nazwać to jedzeniem. Ale no niektórzy to jedzą, więc raczej tak. Ale nie, no co wy piszecie, ty? Dziwisz się, że krewetki się je? Ja widziałem, jak kiedyś jedli mrówki. Oglądałem film, co się nazywał Niecodzienne Rarytasy i taki łysy gruby jeździł po świecie, wpieprzył jakieś gówno, jakieś tysiącletnie jaja z dupy, jakiegoś w dupę strusia. I w jednym odcinku idzie z takim czarnoskórym panem do dżungli.
Ten czarna skóry bierze maczetę, rozpieprza bambusa w środku dżungli, otwiera go na pół i tam mrówki takie żółte łażą. I on je tak językiem wyjadał z tego bambusa i mówi, że smakują jak cukierki cytrynowe. Ja wiem. Dobra, lesson. Build mam tutaj rozpisany. Rozpisany, wezmę na drugi ekran. Czyli tak, heal, ignite do dżungli. Tą celunę zagram. Czemu ty się śmiejesz w dupę? Dobra jest. Dobra, lesson poradnika z którego roku? 2012. Miał być koniec świata. Niestety go nie było. Zamiast tego był poradnik do lessona. Także co? Zawsze coś. Flash dla combo miałem wziąć? Jakie combo? Asasyn mnie tego nie uczył. A, Lister ma smite'a! Racja, też ma! Ja wiem. No to będzie ciężko. 3 smite'y versus 0 smite'ów i luj. Gramy! Nie wiem, czy ja będę w stanie robić tego. Dżunglę w ogóle. Skoro mają 3 smite'y. Przy nim mogą z łatwością zabrać dżungli rzeczy. Trochę mnie to przeraża. No ale trudno. Chyba zacznę od... Aloj. A właśnie, nie patrzyłem jak skille dodawać u Assassina. Ale chyba on maksował QEW, tak? Co, build spróbujemy ten sam co Assassin, ale spróbuję chyba dużo gankować, bo chyba to jest jedyna opcja, żeby jakkolwiek żyć. Ja nawet... Ja pierdzielę, ja nawet nie mam drugiego levela! To aż tak mało expa się dostaje? Ja pierdzielę. Ja to zrobię? Ty, nie mogę do ciebie iść, I'm low. Heala chyba użyję na wilczku. No trudno. Życie. A on uczył, że tutaj heala się używa? A to gituba. Muszę cofać, pierwszy level nadal. Co ja miałem pierwszego iść, bo nie pamiętam. Buty Merkur, ja pierdzielę, ledwo żyję w dżungli i buty mam raszować. Ja... O mój Boże, to będzie bardzo ciężkie. O mój Boże. Nie, nie, ja mam tak. Doran's Blade mam, buty Merkurego, Vampiric Scepter, Botrk, Warmog, Hextech, Devdance. No. Może wyjdzie. Ty zrobię żabę? Ty, ja jej nie zrobię. Ja pierdzielę. Wezmę ją. Kurde, kto mi ją zabrał? Nie no, w dupę trzech snajperów mi na dżungli gra. Na normalu. Nie wiem, czy oni snajpią tak szczerze, ale jakoś trzeba się tłumaczyć. Ja bym miał drugi level! Spokojnie, daj sekundę. Jest! Szkoła Assassina 335! Chyba 335, jaki on miał nick? Dobrze, zapamiętałem. Znowu jego szkoła chyba. Tak o! Za minutkę healek? A nawet za 30 sekund, akurat na reda będzie. Ty, ja muszę pogankować, tylko przydałoby się trójkę wbić. Nawet już dobrze czyszczę dżunglę, nie tracę tyle HP, zoba. Ty, rzeczywiście może W będę maksował w tej dżungli. A nie, po co? Zoba. Zoba, jaki clear! Dobra, po żabie cofnę chyba. Patrz, patrz! Ty! Prawie jak Assassin uczył, bo on zabierał golemy. A ja zabieram reda. To lepiej. Lepszy od mistrza. Uczeń przerósł mistrza. Tak! I spieprzam. Dobra, heal zamiast smite'a OP opcja. Trzeci level. Który ma midlaner? O, szósty, a u nich siódmy. Niedobrze. Ale drugi level ma Alistar. Przegoniony jest. Cienia spieprzony. Ja tu biegnę! Zabijamy! Ez? Zapomniałem, że mam E w ogóle. Tu jest ten, tu jest ten. Dawaj, dawaj. No, dobra. Luisku, po co ku trafiać, Ez? Dobra, jest dobrze, 8-5. Można Drake'a bez tego. Dobra, szkoła Assassina 335 jak na razie daje radę. Wydaje mi się, że jednak on był OP, tylko na swoje czasy nie za szybko był. Wiesz, o co chodzi? Niektóre rzeczy wyprzedzają swoją epokę. Assassin tak samo wyprzedzał, jak widać. Dobra, Botrka miałem lecieć, to lecę. Ale nie zdążymy tego Hextecha raczej, bo do Hextecha Hextech jest na piąty item. Nie, poczekaj, na czwarty. Nie, na trzeci nawet, bo butę ja liczę. Dobra, z tym Vampiric Scepterem już dżungli easy. Listen Montage, muzyka się zgadza. Chyba tylko.
O! Nie. O, nice. Jest. Oro, robimy? Dobra, mamy szóstkę. 14 minuta. Nie jest źle. Może to jakiś rekord bez smite'owy nawet. A lojci na gówno. Czekaj, czekaj, to nie koniec. A ja specjalnie heal'a do biegania. Pierwszy item, 15 minuta. 4-1-5. Działa. Oro! Ty, ale że... Akurat w tej grze trafiliśmy na ułomnych ludzi? Albo inaczej. Po prostu taktyka działa, es? Czekajcie, co ja miałem lecieć według poradnika Wormoga? O kurde. Ja pierdzielę, pokchamp! Pytanie, czy to wyjdzie. Ale że to wyszło. Ok, ty jej nie zabijesz? Oni mają 3 smajty, a ani razu blue buffa, ani red buffa chyba nie zrobili. czas na totalny burst, oglądaj. Nie poszedł? Ale mocny Loki biega w wykonaniu! Złopoty! Złopoty na Animana! Nie no, Assassin 335 rozumie tą grę. 9 level versus 11. Widzisz, bo tutaj chodzi o czystego skilla. To pokazuje pięknie, jak działa Lizzy. O kurde, ja tu sam stoję. Trzeba szybko cofnąć. O kurde, skapnął się. Nie, dobrze, nie wyszedł plan. Kurde! Farciarz pieprzony, Aszkę miał u boku. Dobra, według poradnika teraz powinienem zbudować Hextecha, a potem Devdensa. Hextech i Botrk, no co, podwójne combo, a do tego jeszcze się dopije przy Devdensa. Nie zapominaj. Ty, że on takie oro robi, a ja go zone-shotowałem tam? Znaczy... To nie był one-shot, ale wiesz, o co mi chodzi. Według poradnika mogę, czy mogę nie drzeć mordy? Nie było tego nic napisane, więc wolę drzeć na wszelki wypadek. Mam 10 level, trochę nadrobiłem, ale Kazix ma 13, strasznie wysoki. Kurde! Kopnąłem go, żeby poleciał do tyłu, a ten umarł. Ha, szkoda. Czemu Wormok nie działa? A, on 3k HP działał chyba, pasywa, tak? Dobra, raczej to wyjdzie. Ale nadal smite'a nie mam, a Alistar ma. No, smite wygrał. Dobra. Pyk, pyk. Ty, poza Kazixem ktoś tu zagrożenie stanowi? Kurde, bo ja nie nadążam. No. I zedzik pokazywany jest taka. A bluse wezmę, to energia nie będzie znikać nigdy. Dobra, ukradnę to skupa. Nie udało się ukraść. On umarł! Kurde, gdzie ja to kupuściłem? Oro! No oro. Dobra. Core item. Czas go kupić.
30 minuta, zapisz w notatniku. Pyk. I co? Sterrak zamiast Dev Dance'a. Nadal nie będę miał 3K. A nie, na 18 będę miał. A nie, bo mamy jednego slota free. Bo on nie powiedział, co kupić na 6 item. Znaczy 5, nie licząc buta. Bo on buta policzył jako item, ale zapomniał, że nadal wtedy nie ma itemów wszystkich. To jeden slot możemy zrobić tytaniczną hydrę. No, Hex te horror robi. Nie możemy zacząć Barona. Najpierw Kha'Zix. Śmieciu. Dostał gonga na łeb i tyle. O Boże, ciężka ta gra z tym Kha'Zixem i z takim buildem. Ale co? Jakoś daje radę ten buildzik, co? Ja pierdziele, jak to close było! Ty, ona zaraz umrze na redzie, no co jest? Przesada. Dobra, soul! Soul! Szybki soul! Dobra, biegnę. Soula trzeba szybko. No dobra, mi się nawet nie skapnęli, że my to robimy. Dobra, mamy soula, pokczam. Dobra, S Freyera. Co ty, mam Merkurki, buty Merkurego tak zwane, nie pokonasz mnie. Dobra, trzeba się wyleczyć w walce. Nawet Hextecha nie użyłem. O mój Boże, smutna żaba. Dobra, daj to. I tytaniczną... Mam 3K! Warmog się odpala, dobra, odpalam w dupę rakiety atomowe, Ez. Ile on HP ma? O kurde, gówno. Zagrają gówno straszliwe. No nie mogę, bo nie mam energii! Goń go, goń go! Aluj. Obroniony w dupę. Jak Najman w dupę kościoły bronię te turety. Jak to weźmiemy, to powinniśmy na S zabijać tego Kha'Zixa. Dobra, wzięli tego. Bardziej war w rzecz niż oni. Goń, goń, goń. Popczam. Nice. Co? Legendary takie? Nie no, ale że legendarny się okazał dupę build. Przegramy to. Ja pierdziele. Mimo, że jest legendarny build, to przegramy. Ja pierdziele. Ten Kha'Zix robi takie pieprzone oro. Blisko! O Jezus. Za mocny. To nie jest wina buildu. Po prostu. Ten build robi oro, ale no nie wszystko się da. Nie wszystko i tyle. No tyle mam do powiedzenia. Ale nie ma to znaczenia. Ten build robi totalne oro. Każdy zdrowy na umyśle człowiek to wie, prawda? Aloj, dawaj, oro! Gdzie ty? O, tutaj. Przy farciu. Build jest kozacki i luj. Assassin 335 miał rację, ten build jest kozacki. Nie zawsze wygrasz. Nawet najlepsi gracze w lidze nie mają 100% win ratio, jest taka prawda. 33, no. 83K. 48, a ja 33. No, nie pykło. Nie ma S? No, bo ja bez smite'a grałem, to chyba gra wychwyciła, że gram na linii. Powinien mieć farmę porypaną. Husaria!
Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!